trzeci dzień naszych rekolekcji chcemy zrobić wszystko aby jak najlepiej zrozumieć uszanować i żeby stać się strażnikami światła i dobrze wiemy że pod tym słowem światło chcemy pamiętać o tym wszystkim co jest związane z panem bogiem z jego obecnością z jego miłością z tym wszystkim co On nam ofiarowuje bo jest dobry i kocha nas mamy przed sobą to wszystko co Pojawiło się wczoraj, kiedy mamy Marię, Matkę Bożą, mamy świętego Józefa, mamy Anioła, tych wyjątkowych stróżów światła Bożego, Bożej Światłości. Dzisiaj pójdziemy dalej, przywołując kolejnych strażników Bożej Światłości, świadków tego, że Bóg jest i ludzi wrażliwych i pamiętających o tym, że warto go szukać, bo kiedy się go znajdzie. To człowiek ma wielką radość, a tymi strażnikami dzisiaj będą pasterze. Drogie dzieci, dzisiaj, tak jak żeśmy sobie już przypomnieli na początku, chcemy mówić o tych strażnikach światła, a więc tajemnicy Pana Boga, Jego dobroci i miłości, których będą przypominali nam i przypominają w całej opowieści o Bożym Narodzeniu pasterze i spróbujemy przygotować na pewno tutaj teraz ja razem z wami spróbuję przygotować taką właśnie figurkę, chociaż jednego pasterza, ale wiadomo, że potem możemy sobie dorobić czy drugiego, czy trzeciego i spróbuję też razem z wami zrobić jeszcze jedną figurkę, ale to za chwilę jeszcze potem się wyjaśni. Mianowicie, jeżeli chodzi o pasterzy, oczywiście pamiętamy, jak żeśmy robili wczoraj. Figurki Matki Bożej, Świętego Józefa, ale również i Anioła. One były w takich powłóczystych szatach. Tutaj, jeżeli chodzi o pasterzy, oni chodzą za owcami po tych wszystkich nierównych terenach, a więc generalnie potrzebujemy mężczyzn, którzy będą w spodniach. A więc potrzebujemy po prostu najpierw przygotować dwie nogi. A więc mamy tutaj taką jedną nogę. Chyba mi nawet troszeczkę za duża wyszła, a więc za długa, więc ją troszeczkę skrócę. Jeszcze jedna tutaj będzie. Spróbujemy tutaj zrobić w podobnym. Oj, tutaj jeszcze ten wczorajszy niebieski kolor mi wychodzi, a mi trzeba też bardzo uważać, żeby, żeby tego koloru z dnia wczorajszego nie złapać. Proszę bardzo. Tutaj przybuśmy, mamy dwie nogi. I teraz. Jeżeli chodzi o pasterza, to pasterza, ale teraz, jaką mu damy tutaj u góry, w jakim kolorze jego strój? Ja myślę, że możemy zrobić najpierw, o, w takim szarym kolorze. Bo kiedy mówimy o pasterzach, to bardzo często wspominamy, że nawet jeżeli chodzi o tą polską tradycję, że pasterze mieli na sobie po prostu kożuszki takie. A więc w kolorze takiej wełny. A więc tutaj przygotujemy taki tułów. Nie wiem, czy on będzie wystarczający, ale myślę, że będzie dobry. I teraz do tego tułowia przyczepimy tutaj jedną nóżkę, drugą nóżkę. O, proszę bardzo. Ja wiem, że pewnie w domu zrobicie to jeszcze ładniej, ale skoro mamy tutaj, proszę bardzo. Tu i dwie nóżki, o proszę bardzo, tak się to mniej więcej prezentuje. To oczywiście, co nam potrzeba? Potrzebne są nam rączki jeszcze, a więc przygotujemy oczywiście jeszcze rączki, ale przygotowując oczywiście, y, przypominamy sobie to, o czym również żeśmy sobie przypominali wczoraj. Mianowicie, co nam przypominają y, te postacie, w tym wypadku, co nam chociażby przypominają, właśnie pasterze jako strażnicy światła, a więc. Tej tajemnicy obecności Pana Boga. I myślę, że pierwszą taką, pierwszym skojarzeniem, które warto tutaj przywołać, to chociażby ci pasterze, jako ci strażnicy tego światła Pana Boga w nas, to chociażby przypominają nam kogo? Przypominają nam naszych patronów. Każdy z nas nosi imię, mamy naszych patronów, przecież też dobrze wiemy, że. O, tutaj mamy tą figurkę, proszę bardzo. Przygotowałem dłonie, a więc y, mamy chociażby tych patronów, którzy nam y, przypominają y, o świętości Pana Boga. Oczywiście, skoro mamy tutaj y, już y, pasterza, to jeszcze mu przygotujemy główkę, żeby ona nie była za duża. To myślę, że tyle wystarczy tej plasteliny. Ja wiem, że ktoś, kto wczoraj z wielką uwagą oglądał. Pierwszy dzień rekolekcji, to zauważył, że ja mówiąc o Matce Bożej i mówiąc o białym kolorze, to powiedziałem: Bierzemy białą kredę. No, oczywiście, że nie białą kredę, tylko białą plastelinę. Tutaj mamy już główkę, jeszcze dodamy oczywiście dłonie. Tutaj będzie jedna dłoń. O, taka dłoń, proszę bardzo. I długa dłoń. Ale wracając, bo tutaj akurat to, że dodajemy dłonie, to każdy to wie i rozumie. Trochę mi za, za duża ta dłoń wyszła, więc troszeczkę urwiemy. Mianowicie mówimy o patronach, a więc o tych, którzy nam przypominają o świętości Pana Boga i myślę, że warto sobie właśnie to przypomnieć. Oczywiście tutaj jeszcze nam brakuje butów, a więc proponuję wykorzystać chociażby czarną, Plasteliny, oczywiście. Zrobimy jedną stopkę. Przygotujemy drugą stopkę, i oczywiście tutaj zaraz przyczepimy naszemu pasterzowi te stopki. O, proszę bardzo, mamy jedną i będziemy mieli drugą. Już zaraz pokażę. Proszę bardzo, jak to nam wygląda. Tak wygląda nam figurka pasterza. Mamy nóżki, mamy stopki, ale wracając, kiedy mówimy tutaj, właśnie o tym pasterzu, jak go sobie tutaj położę, czego brakuje temu pasterzowi? Jak myślicie, co? Ja myślę, że pasterz to jeszcze potrzebuje jakąś czapkę. Jaką czapkę mu tutaj damy? Skoro mówimy też o naszych polskich pasterzach, to taka góralska czapka, no to jest oczywiście czarna, a więc spróbujemy przygotować taki. Taki kapelusz góralski, nie wiem czy mi się to uda, więc spróbuję zrobić najpierw taką kuleczkę yy, i potem ją yy, o, trochę spłaszczymy. O i mamy taką, taką ładną czapeczkę, jeżeli chodzi o rondo, może troszeczkę większe. O. I jeszcze tutaj oczywiście na wierzch damy. Yy, Każda czapeczka, żeby głowa się mieściła. O, a więc tutaj damy jeszcze taki tutaj piękny kapelusz i spróbujemy założyć naszemu, yy, proszę bardzo, nasz pasterz już ma czapeczkę, skap, kapelusz, dłonie, nóżki, żeby mógł przyjść. Bo przecież przyszedł do Pana Jezusa, a więc jak żeśmy sobie wspominali. Mówimy o naszych patronach, ale mówimy i warto sobie przypomnieć naszego patrona. Ciekawe, czy, czy znacie jego historię, czy wiecie skąd pochodził, co on takiego pięknego, fantastycznego zrobił. Warto to sobie przypomnieć. Ale oczywiście, jeżeli patrzymy na pasterza, ja myślę, że jeszcze warto potem zrobić drugiego czy trzeciego. Ja oczywiście jeszcze też to przygotuję później. To patrząc na pasterzy, jako z tych strażników światła, więc obecności i tajemnic Pana Boga, przecież możemy. I chcemy pamiętać o tych wszystkich, którzy są obok nas, a więc o całej rodzinie, o naszym rodzeństwie. Myślę, że warto dzisiaj im podziękować za to, że są. Warto może coś dobrego im zrobić, może w czymś im pomóc. Tak jak żeśmy wczoraj mówili, tak jak pasterz też ma dłonie, ma ręce, może coś pięknego i fantastycznego zrobić. My też, żeśmy tego tyle doświadczyli od innych, też spróbujmy pokazać to innym. Mamy kolegów, mamy przyjaciół, teraz. Nasze szkoły są trochę pozamykane, zdalne mamy nauczanie, ale zawsze przecież możemy, jak rodzice, pozwolą, zadzwonić, w jakiś sposób pozdrowić, coś dobrego zrobić. Myślę, że też niektórzy mogą nawet na różnych komunikatorach też za zgodą rodziców jakieś dobre informacje przekazać. To właśnie nam przypominają pasterze, ale skoro mamy tutaj naszego jednego pasterza, no to Cóż by był za pasterz, gdyby nie miał owiec. A więc spróbujmy jeszcze przygotować chociaż jedną owieczkę. Taką nie za dużą, a więc ja też tutaj... No skoro owieczka, to oczywiście musi być biała, nie kreda, ale oczywiście plastelina. Rozgrzewamy tutaj yy, tą plastelinkę, żeby nam ładny wyszedł tułów, a więc troszeczkę tak zrobimy... O, proszę bardzo. Tutaj może trochę tak rozpłaszczymy. O, i myślę, że taka będzie owieczka, tutaj bardzo fajna. E, oczywiście e, do niej tutaj e, dodamy jeszcze e, no główkę, no bo przecież niemożliwe, żeby owieczka nie miała główki. E, oczywiście zrobimy z takim, z takim pyszczkiem fajnym, o. Tutaj dodamy tą, tą główkę owieczki, o proszę bardzo. Dobrze. Oczywiście owieczka no przecież ma uszy, bo tutaj i nie sposób, żeby nasza owieczka nie miała uszu. Dodamy takie fajne uszy do naszej owieczki. Nie wiem, czy ona będzie bardziej podobna do... Chyba te uszy to trochę tak do przodu są u owieczki, a więc jeszcze trochę oderwę to. O, to będzie tutaj, proszę bardzo, takie jedno uszko. Troszkę tutaj rozprowadzimy, żeby nam się dobrze to wszystko trzymało. Dobrze, nie wiem, czy to bardziej nie mi wyszło. Przepraszam was serdecznie, ale spróbujemy to pokazać. Ja wiem, że tutaj na tym białym karteczce pod spodem to może trudno zauważyć, ale no dobrze. Postaramy się. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Oczywiście owieczka ma jeszcze ogonek, a więc jeszcze damy jej taki fajny ogonek z tyłu, żeby miała. O, no i oczywiście ma jeszcze łapki. Nóżki 4, ale ja myślę, że tutaj, żeby żeby tak się troszeczkę odróżniało. To damy czarne nóżki tej owieczce. Przygotujemy tutaj z tej plastelinki y, cztery nóżki dla naszej owieczki. Proszę bardzo. Myślę, że tutaj już jakoś nam to y, zaraz wyjdzie. Oczywiście te nóżki nie mogą być. Zbyt duże, bo ona jest taka mała owieczka, więc teraz najpierw wszystkie przygotuję, cztery, a potem je przyczepimy. O, to będą takie już dwie. Jeszcze z tego kawałeczka zrobię dwie kolejne. Spróbujemy zrobić takie, żeby były podobne. O, te będą chyba z przodu, takie troszeczkę mniejsze, a te troszeczkę takie grubsze. To będą z tyłu. Chyba ta troszeczkę jest za długa, a więc ją troszeczkę skrócimy. O, proszę bardzo. I teraz spróbujemy przyczepić do naszej owieczki. A więc mamy białą owieczkę z czarnymi nóżkami. Nie wiem, czy to dobrze wyszło. Jak myślicie? To zrobimy jedną taką. O, ale można następne owieczki oczywiście przygotować z białymi nóżkami. I kiedy żeśmy już tutaj to wszystko przygotowali, i tutaj tą owieczkę też o tak wam pokażę, żeby było wiadomo, to oczywiście możemy przygotować jeszcze kolejnych pasterzy. A co owieczka nam przypomina, jeżeli chodzi o tych strażników światła? Na pewno nam przypomina chociażby i to, że w waszych domach też na pewno macie różne zwierzątka, które bardzo lubicie, opiekujecie się nimi. Zobaczcie, to też jest przecież znak. Piękna i miłości i dobroci Pana Boga. Całe stworzenie, które nas otacza i chcemy również o tym pamiętać. A jeżeli chodzi o tych strażników światła, to tak jak takim dodatkiem, takim wyjątkowym znakiem tej opieki i tej jasności Pana Boga była, był anioł wczoraj, to myślę, że warto, żebyśmy sobie przygotowali, ale jeszcze nie będziemy teraz czepiali, lampion. Nie wiem, czy Pasterze chodzili z lampionami, ale skoro było ciemno, skoro była noc, to na pewno mieli, musieli mieć jakieś światło, żeby nie pobłądzić tam, gdzie przechodzili. A więc przygotowujemy jeszcze drugiego, może trzeciego pasterza, może jeszcze jakieś owieczki i na pewno lampion, który będzie im przypominał o drodze do Pana Jezusa, ale jednocześnie właśnie będzie pokazywało, pokazywał, że oni chcą pamiętać, o tej bliskości i chcą skorzystać z tej bliskości, czyniąc dobro również dla innych. Drogie dzieci. Mam nadzieję, że jeszcze macie chęć, aby robić nadal figurki i te postacie, o których mówimy, rzeczywiście przygotować jako pewien znak naszych rekolekcji. Jak widzicie, tutaj już przygotowałem tych moich pasterzy. Ostatecznie jest ich, ich jest trzech. Mamy też trzy owieczki. Każdy z nich ma jakieś inne nakrycie głowy, ale ten, który tak mi się wydaje, taki najpoważniejszy, trzyma w ręku właśnie co? Trzyma zapaloną świecę. Tak jak żeśmy sobie wspominali, robiąc te postacie, kiedy wspominałem właśnie o jakimś lampionie, o jakiejś pochodni, kiedy ci pasterze szli, aby spotkać Nowonarodzonego Pana Jezusa, przecież było ciemno. Trudno się idzie. Przez noc bez żadnej jasności, oczywiście były gwiazdy, była gwiazda betlejemska, ale też na pewno nieśli to światło, ale tutaj ten jeden, właśnie z naszych pasterzy, niesie tą zapaloną świecę, jako właśnie znak, że oni są tymi strażnikami światła. Tak jak żeśmy sobie przypominali, a chcemy tylko to teraz podkreślić, i w tak uroczysty sposób wobec tych wszystkich postaci, jak sami też widzicie, anioła przesunąłem trochę głębiej, żeby on był takim opiekunem tego wszystkiego, co się dzieje przy Marii i Józefie, tego wszystkiego, kiedy ludzie się gromadzą, kiedy się spotykają, aby przygotować się na przyjście zbawiciela. Oczywiście dobrze wiemy, że kiedy czekali na narodzinę, oczywiście pasterze przyszli dopiero już po, po narodzinach, ale tam Maryja nosiła pod swoim sercem pana Jezusa. A więc mamy tych pasterzy, strażników światła. I sobie wspominaliśmy, że chcemy właśnie w ich osobach przypomnieć nasze rodzeństwo, przypomnieć naszą rodzinę, przypomnieć naszych kolegów, naszych przyjaciół, tych wszystkich sąsiadów, chociażby może, różnych znajomych, których mamy, dzięki którym wiele dobra na pewno żeśmy doświadczyli. I ten anioł, który stoi w drzwiach naszego domu, tak jak żeśmy też sobie przypominali, Przygotowując figurki, jest taką wielką okazją, żebyśmy pamiętali o naszych patronach. Moim patronem z sakramentu sztu jest święty Marek. Mam też drugie imię, a więc drugiego patrona świętego Stanisława, a z bierzmowania święty Piotr. Już nie mówiąc o wielu innych świętych, którzy są dla mnie bardzo bliscy: Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, Błogosławiony Ksiądz Jerzy. Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, a więc błogosławiony naszej diecezji warszawsko-praskiej. Każdy z nas ma swoich patronów. Dziękujemy im za to. To tak jak wczoraj żeśmy sobie wspominali, bardzo was proszę, jeżeli macie rodzeństwo dzisiaj obok siebie, podejdźcie do nich, podziękujcie im za to, że są. Może warto przeprosić, bo jak to bywa w domu z rodzeństwem, nie zawsze się wszystko robi jak najlepiej. I nieraz naprawdę warto przeprosić, wyciągnąć rękę i żyć w zgodzie, w radości, w miłości, po to, aby to, co dobre się rozwijało. Może warto. Dzisiaj jak rodzice pozwolą, zadzwonić, może warto jakiegoś SMS-a wysłać, do dziadków, do babci, do kolegów, do koleżanek. Mam świadomość, że może nawet poprzez różne media społecznościowe, może również jakieś SMSy. Powtarzam zawsze za zgodą rodziców. Warto dzisiaj właśnie o tym pamiętać, aby im podziękować, aby się za nich pomodlić, prosząc również o stawiennictwo naszych świętych patronów, ale też dziękując i prosząc, warto postanowić sobie, że zrobimy wszystko, aby rzeczywiście żyć z nimi jak najlepiej, aby zawsze doceniać to, co się troszczą i co nam przekazują i o czym mówią, tak jak chociażby nasi nauczyciele i wychowawcy, może katecheci, nasi księża w parafii. Bardzo proszę o to, aby w tym wszystkim, w tym podziękowaniach, w tych prośbach była również właśnie ta chęć, to postanowienie, żeby być strażnikiem światła. Od tej strony. Strażnikiem światła. Aby to, co Boże, doceniać, aby chronić, aby razem przeżywać. A może warto jeszcze dodać jeden taki motyw dzisiaj. Może do najbliższych, a przy okazji do tych innych, których wymieniłem, i może do tych, których macie na myśli, warto podejść, warto zapytać i poprosić. Mówię, a może w czymś mogę pomóc? Może potrzeba mojej pomocy, może potrzeba takiego światła właśnie poprzez moją dobroć, moją życzliwość i moją chęć. Tyle możemy pięknych spraw zrealizować, i Pan Bóg, kiedy będziemy o nim pamiętali, na pewno nam w tym wszystkim pomoże.